się od niej dowiedzieć. Dialog był pełny, trzeba dusz dwóch. A życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Cześć, dobry wieczór wszystkim. Witajcie na finale Wielkiej Orkiestry w roku 2020. Czyli jest to najbardziej cyberpunkowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do tej pory. Z lekkim opóźnieniem was witamy, no bo oczywiście musiało nam się wszystko pochrzanić 5 czy 10 minut przed samym wejściem. No i w związku z tym potrzebowaliśmy te 5 minut więcej, żeby w ogóle ogarnąć wyszarowanie tego naszego live'a na nasze grupy i na naszą fanpage'a. Ale już jesteśmy. Witamy serdecznie, ja też się witam. Jeszcze tutaj uruchamiamy w ostatnich miejscach naszą wideo relację na żywo, więc dołączajcie, udostępniajcie znajomym, zapraszajcie wszystkich, którzy są zainteresowani Japonią, zainteresowani limitowanymi, wypasionymi gadżetami, bo ta aukcja właśnie taka ma być. No i tak jak tutaj widzicie, będziemy się starali do tej puszki troszeczkę od siebie troszeczkę dołożyć. W ogóle dajcie znać, czy nas słychać dobrze, bo ja na odsłuchu tak się średnio słyszę i zastanawiam się, czy to znaczy, że jest totalna lipa? Czy... Ja cię świetnie słyszę, ale to chyba nie o mnie chodzi. Dobra, okej. Wziąłem się troszeczkę głośniej na odsłuchu i już siebie też słyszę. To dajcie znać na czacie, czy wy też nas słyszycie. Witamy cię, Magdalena. Daj znać, czy nas słyszysz. Witamy Ania, witamy Magdalenka. Pozdrawiamy Niemcy, pozdrawiamy Wrocław. Nie myśl, że nikt o ciebie się nie troszczy. Nie myśl, że nikt o ciebie nie dba. Dobra, to zaczynamy. Ja jeszcze sobie kadr trochę poprawię i zaczynamy. Aśka trochę przysnęła, to ja w takim razie będę mówił. Bo ja ostatnio za dużo mówiłam i teraz się boję, że zdominuję znowu. Trochę dam ci na razie szansę. Tak.
Tak jak widzicie, a być może widzieliście na planie ogólnym albo na naszych fanpage'ach, udało nam się zebrać do tej pory 399 zł 50 groszy. Pomiędzy naszym live'em wczesno-popołudniowym, a tym, który teraz prowadzimy, dodałem jeszcze taką funkcję, że nam się będzie tutaj wyświetlało, o właśnie teraz się wyświetla, będzie nam się wyświetlało, ile w tej naszej wirtualnej skrzyneczce się znajduje. Znajduje się 400 zł bez 50 groszy. Myślę, że już na tym etapie moglibyśmy spokojnie zamknąć, rozejść się do domów w poczuciu świetnie spełnionego obowiązku. No ale gramy dalej. Jeszcze słuchajcie, jest 2,5 godziny. Chyba wszyscy oglądaliśmy dzisiaj albo w telewizji internetowej kręciła relacje z różnych sztabów w całej Polsce i nie tylko. I bardzo pozytywne to wszystko jest, bo po zeszłorocznej edycji baliśmy się, że troszkę ten szał taki na orkiestrę spowolni, ale jak widać wszyscy są w tym roku w wyśmienitych nastrojach, jeszcze bardziej są zdeterminowani do tego, żeby pokazać, że jesteśmy z Jurkiem, że jesteśmy z orkiestrą i że mimo takiej, a nie innej sytuacji, jaka jest u nas teraz w kraju, to jednak są ludzie, którzy potrafią się zebrać do ponad podziałami różnymi, zebrać do kupy i grać razem. I to jest super i dlatego też bardzo chętnie cały czas z roku na rok uczestniczymy w orkiestrze na różne sposoby i wrzucamy do puszek i licytujemy na różnych aukcjach i sami, jak widzicie, wystawiamy też nasze drobne upominki dla Was. Mamy nadzieję, że mniej więcej orientujecie się, o co chodzi z naszymi aukcjami, bo wystawiamy je już od kilku lat. Ja tutaj za chwilę Wam pokażę link do opisu pierwszej naszej aukcji, która w ogóle powstała pod auspicjami bloga. Moment. No, a ja korzystając z sytuacji jeszcze pokażę Wam, zaprezentuję Wam sygnał, który będzie, o tym już mówiłem w tym live'ie pierwszym dzisiaj, ale mało osób było, więc powtórzę. Taki oto sygnał będzie nam zwiastował, że na naszej aukcji pojawiła się nowa oferta, ale i tak jest, słuchajcie, nieźle. Aśka te linki chyba będzie w czacie wrzucać, bo nie mamy tutaj tylu wejść na kamery, żeby jeszcze pokazywać Wam na laptopie różne rzeczy, więc szukajcie tych linków, o których będzie Aśka mówiła w czacie. Na czacie. Ups. Arigato tego gozaimashita dla tych, co już tutaj biorą udział w naszej zbiórce. Nie, no to jest jakiś pechowy live. Arigato gozaimashita, czyli dziękuję bardzo po japońsku, to taki jeden z naszych ulubionych dżinglów, który wykorzystujemy, kiedy nagrywamy podcasty. Pewnie znacie tą naszą audycję, podcast o Japonii. No właśnie, ja też o tym mówiłem przy poprzednim wejściu, tym o 13, że będziemy bić brawo, jak będzie ten sygnał, że ktoś podbił licytację, no to dzieci japońskie będą wam również biły brawo. No i oczywiście też. Dobra, to na dwóch czatach, które właśnie obsługuję. Jeden w naszej grupie Japonia budżetowo tanie podróżowanie, drugi na naszym fanpage. Podrzuciłam Wam link i mam nadzieję, że teraz do niego zajrzycie. Pierwsze aukcje ever pod auspicjami bloga Byłem Tutonny Halik i to właśnie od tego zaczęła się cała ta nasza, już można powiedzieć, tradycja wystawiania aluminiowych Coca-Coli. Ta pierwsza aukcja, tak jak opowiadałam w tym live'ie przed południem, to miała miejsce w wyniku takiego zdarzenia, że udało nam się zupełnym trochę przypadkiem, fuksem kupić dosyć nietypowe butelki aluminiowe z Coca-Colą, które miały bardzo fajne malowanie.
to malowanie miało uświetniać rocznicę uzyskania niepodległości przez Singapur. Właśnie te butelki kupiliśmy podczas naszej podróży do Singapuru i Malezji. Trzymaliśmy je w domu i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że to jest fajny gadżet, który można byłoby wystawić charytatywnie, i pierwszym takim pomysłem, który nam przyszedł do głowy, to była właśnie aukcja WOŚP w 2016 roku. Tamte aukcje cieszyły się całkiem sporym powodzeniem. My wystawiliśmy wtedy dwie butelki, jedną z żołnierzami, drugą z motywem gołębi pokoju. Powędrowały one w dosyć takie fajne ręce, bo z tego co wiem, to powędrowały między innymi do Marcina, który ma knajpkę pod Warszawą. I dlaczego o tym mówię właśnie? Bo trochę to się już robi taka fajna tradycja, że część naszych przedmiotów trafia do miejsc, w których można je oglądać. Bo od tego czasu wystawialiśmy różne Coca-Cole z różnych okazji wystawione, wyprodukowane, czyli była olimpiada w Rio, była olimpiada 2020, czyli ta, co teraz będzie miała miejsce, było Hanami, była promocja regionu Kyoto i festiwalu Daimonjin w Kyoto, w Kansai, i te różne właśnie okolicznościowe butelki trafiają naprawdę w różne miejsca. Część trafia do naszych słuchaczy podcastu, ale wtedy jeszcze czytelników bloga. Część trafia do zaprzyjaźnionych restauracji i tak na przykład tą zeszłoroczną, chyba najpiękniejszą Coca-Colę możecie oglądać w restauracji Akita w Krakowie. Mam nadzieję, że tam cały czas jest na wystawce. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie te Coca-Cola, oprócz tego, że są oczywiście do wypicia, mnie dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo kusiło, żeby powstrzymałam się, żeby ich nie otwierać, to same te butelki, tak jak zawsze piszemy w aukcjach, są wieczne, no bo to jednak jest aluminium, czyli nie plastik, którego nie lubimy. Aluminium, bardzo fajna opcja, mogłoby więcej krajów w ogóle wypuszczać takie kolekcje. Za chwilę opowiemy dokładnie, co przedstawiają te nasze tegoroczne flachy. Ale tutaj jeszcze chciałam was właśnie zachęcić do tego, żeby poprzeglądać te nasze wcześniejsze. Mam w ogóle pytanie na czacie. Jenka się pyta, dlaczego tak mało butelek w tym roku mamy na aukcjach, że normalnie mieliśmy 5 przynajmniej, a w tym roku tylko 2, i czy zaostrzyli kontrolę na granicach. Słuchajcie, niezłe legendy już się tutaj dzieją i szerzą na temat naszych aukcji, bo nigdy nie mieliśmy 5. Nigdy nie mieliśmy 5. Maksimum to były 2 i to było właśnie w zeszłym roku. Czy były 2 też komplet ten olimpiada, czyli olimpiada Rio plus olimpiada Tokio? A, dokładnie. Tokio. Czyli były 2, tak. W 2017 i były 2 w 2019, ale nigdy nie licytowaliśmy karaty Kali. No, prawda jest taka, że nie jesteśmy w stanie też, podróżując, dosyć aktywnie przywozić całych kontenerów, musielibyśmy chyba zamówić. A poza tym, słuchajcie, te butelki też, one nie są takie bardzo dostępne czy w Japonii, czy gdzieś tam. No, tą zeszłoroczną sakurową jako jedyną sztukę znaleźliśmy w sklepiku, malutkim sklepiku pod Hoi An w Wietnamie. Te okinawskie widzieliśmy w 2 miejscach. Natomiast już tą rugby tylko w jednym i też w ogóle na ogół to są pojedyncze jakieś sztuki. W ogóle jak szukamy czegoś takiego bardziej limitowanego w Japonii, to nawet zdarza nam się pytać obsługę o to, i na przykład w przypadku tych zupek gwiazdkowych żeśmy chyba wypytali obsługę i pan nam przyniósł te instant zupki gwiazdkowe limitowane, wygrzebał z zaplecza. Z podlady tak zwane. W Kobe w ogóle. Poszedł tam i wygrzebał nam 5 sztuk, tak, chyba. On chyba w ogóle najpierw grzebał na zapleczu, a potem jeszcze gdzieś na półce z tyłu, więc z różnych miejsc nam wyciągał. Więc to nie jest tak, że jedziemy do Japonii i nagle całą zgrzewkę można kupić limitowanej Coca-Coli. Z jabłkową tak było, rzeczywiście był cały rządek w sklepie, ale to żeśmy chyba w tym dniu, który ona trafiła do sklepów, ją jakoś tak nawiedzili. Ale to ona też nie była limitowana na zasadzie takiej, że limitowana była jej ilość, tylko raczej była limitowana czasowo. To trochę tak, jak u nas się pojawiała truskawkowa Fanta,
albo na przykład się pojawił Mountain Dew bez cukru. To były takie, można powiedzieć, nie tyle limitacje, co takie testowe wypuszczała Coca-Cola, takie testowe marki, żeby zbadać rynek i zobaczyć, jak to się tam sprzedaje. I podejrzewam, że Japończycy właśnie tutaj grali rolę takich właśnie królików doświadczalnych, którzy mieli za zadanie po prostu sprawdzić, jak się ta cola Apple sprzedaje. Więc jest szansa, że za 5 czy tam kilka lat ona się pojawi u nas w Europie. Byłoby fajnie, bo my zawsze jesteśmy tak trochę z tyłu, ale to jest raczej, wierzę w to, że to się uda, bo pamiętam, jak pierwszy raz na przykład pojechaliśmy do Stanów i ja odkryłam wtedy tą herbatę zieloną z miodem Arizona, po prostu byłam, żeśmy galonami ją kupowali i wypijali, a teraz jest dostępna w Polsce i nie wiem, nad buty można kupić, takie jak ja mam buty, które... Buty akurat masz z Taipei. W Taipei, tak, ale w sensie one chyba były też na europejski rynek, przynajmniej europejska numeracja na nie była. Wrzucam na naszą grupę linki do poszczególnych aukcji tych historycznych, żebyście sobie zajrzeli. Warto do niej zajrzeć też dlatego, że chcieliśmy wam pokazać, że za każdym razem staramy się tą aukcję zrobić w taki dosyć specyficzny sposób. I to też jest chyba trochę znak rozpoznawczy tych naszych aukcji, bo od pierwszego razu, wtedy żeśmy wpadli na ten pomysł, kiedy zrobiliśmy małą animację, małego gifa z tymi butelkami singapurskimi. Postanowiliśmy, że co roku będziemy robić coś w tym stylu, czyli albo gif, albo filmik, w tym roku filmik. Jak widzicie tutaj po prawej stronie Daśki, to też całkiem nieźle się Łośpowi udało w tym roku. Ale to chyba jest render. To na pewno jest render. No dobra, to co? Ktoś zalicytuje jeszcze? Słuchajcie, jest problem z tymi aukcjami, bo one mają założony limit, obie na 200 zł. Dopiero przy 200 zł dokładamy dodatkowe butelki właśnie z tą kolą jabłkową i fantą bardzo egzotycznego owocu limonkowo-mandarynkowego, którego nigdy nazwy nie pamiętam. Sikuasa. Dokładnie tak. Mam déjà vu, mam wrażenie, że już na poprzednim live'ie tą rozmowę prowadziliśmy. Ale nauczy tego słowa. Może po tym live'ie już będziesz umiał. Powtórz. Sikuasa, sikuasa, sikuasa. Sikuasa, sikuasa. Nie powiem, z czym mi się to kojarzy, ale podobno najlepiej jest zapamiętać mnemotechnicznie. Ale jak z kolei zapamiętam to mnemotechnicznie z tym, czym się kojarzy, to nie wiem, czy będę chciał napić się już kiedykolwiek tej fanty. Dobra, powrzucałam. Powrzucałam te zeszłoroczne 2 lata temu, 3 lata temu, 4 lata temu aukcje, żebyście mogli zobaczyć, że działamy w ten już metodyczny sposób 5. rok. I fajnie by było, gdybyście dołączyli do naszej społeczności tych posiadaczy limitowanych Coca-Coli. No właśnie, sikuasa i jabłkowa. Piliśmy obie, są naprawdę rewelacyjne. Jabłkowa smakuje jak cola i ma niesamowity taki właśnie gdzieś z tyłu aromat jabłkowy. Bardzo, bardzo smaczna, bo ja zawsze się boję tych takich napojów owocowych, że one będą miały jakiś taki chemiczny posmak, jakieś estry takie nienaturalne. Natomiast to, co sprzedawane z Japonii, jest na ogół dopracowane mega. Myślę, że to ci odbiorcy, konsumenci japońscy są bardzo jednak, mają gusta takie wyrafinowane i niełatwo ich zaspokoić, jeżeli chodzi o jakieś smakołyki. I naprawdę zarówno ta Coca-Cola jabłkowa, jak i Fanta strusowa są naprawdę rewelacyjne. Ja jeszcze się śmiałam ostatnio, że to bardzo fajnie, żeby akurat takie spożywcze gifty przywozić z Japonii, bo jesteśmy pewni, że nie zawierają one oleju palmowego, czego już nie można niestety powiedzieć o większości jakichś takich czekoladowych albo innych słynnych słodyczy, więc nie ma tutaj tego motywu jakby dyskomfortu, że wspieramy, że zwiększamy konsumpcję oleju palmowego na świecie. I tak jak powiedziałam, no niestety Fanta i Coca-Cola jabłkowe są w butelkach z polietylenu, a właściwie to z PET-u.
Tego takiego, i to nawet tego takiego trochę twardszego, a nie takiego jak nasza woda na przykład. Ale no niestety nic nie byliśmy w stanie na to poradzić, a zależało nam na tym, żeby dla was te smakołyki przywieźć. Natomiast rewelacyjne aluminiowe butelki, malutkie w kształcie tych szklanych, takich jak kiedyś pamiętacie, nie wiem czy w ogóle kto nas ogląda, bo część ludzi jest, tutaj widzę tych, które rozpoznaję, to są mniej więcej w naszym wieku, ale na pewno są też młodsi ludzie i może dla was Coca-Cola w szklanej butelce to nie jest wcale taka szczególnego, ale dla nas to jest tak naprawdę coś fantastycznego, bo jak my byliśmy mali w latach 80., jeszcze przed 89, to w Polsce w ogóle pamiętam była strefa podzielona, czyli był kraj podzielony na takie dwie strefy konsumpcyjne. I chyba u was była chyba Coca-Cola bardziej popularna, a u mnie na południu Pepsi, nie? Tak, tak, zdecydowanie. Więc ja w ogóle... Ja też się trochę gubię, bo ja sporo jeździłem na wakacjach poza Warszawę, więc ja pamiętam, Pepsi że u nas było to... wszędzie sporo, ale chyba... W Warszawie jej tak dużo nie była, a może była. Więc trudno mi tak naprawdę powiedzieć, kiedy pierwszy raz spróbowałam Coca-Coli, bo pierwsze moje takie wspomnienia to właśnie się wiążą z Pepsi, ale tak czy inaczej one były obie w podobnym kształcie tych butelek. Pepsi może trochę taka bardziej kanciasta i się po prostu chodziło na to Pepsi, jak nie wiem, teraz jakieś, nie wiem, najdroższe kraftowe piwa, to była wyprawa gdzieś do kawiarni, czy do jakiejś restauracji, żeby się po prostu napić i przynosili tą szklaną butelkę i szklaneczkę się nalewało i to się bardzo kojarzy właśnie, ten kształt tej butelki z tamtymi czasami. Ale teraz wiadomo, trochę inne są. Trochę inne, większe pojemności. No właśnie, i sam raz tak na jedno chyba wypicie, a jeszcze co jest fajnego, to że mimo wszystko te aluminiowe względem szklanych są zamykane nakrętką, a nie kapsylem, tak jak kiedyś było, więc nie trzeba wypijać od razu. Musimy ich tylko odkapsulowywać. Tak, nie trzeba było w drzwiach ich otwierać, ani o kamień. Dobra, to może teraz opowiedzmy troszeczkę o tych okolicznościach, jak to w ogóle, gdzie zakupiliśmy tę Coca-Colę. Więc pewnie wiecie, jeżeli śledzicie naszego fanpage'a, że byliśmy we wrześniu głównie na Tajwanie, ale Tajwan fantastyczny, zresztą absolutnie bardzo polecam i byłam mega, mega pozytywnie zaskoczona, bo nie wiedziałam do końca czegoś spodziewać, czy to będzie trochę tak jak w Chinach kontynentalnych, czy właśnie bardziej może jak w Japonii. Okazuje się, że trochę tego, trochę tego. Tak czy inaczej, będąc już pewnym, kiedy ściskaliśmy bilety na Tajwan w garści, to mieliśmy taką chęć, żeby zrobić sobie mały wypad do Japonii, ponieważ jest to bardzo, bardzo blisko, tak naprawdę chyba najbliżej się znajduje wyspa Ishigaki, która, nie wiem, jakieś 200 km może od wybrzeży Tajwanu, a już te większe wyspy troszeczkę dalej, ale cały czas jest to jakiś taki lot w granicach pół godziny, 40 minut. Więc stwierdziliśmy, że skoro jesteśmy tak bardzo blisko Japonii, to chociaż na kilka dni musimy tam skoczyć, bo inaczej no, nie bylibyśmy sobą. I polecieliśmy na Okinawę, na główną wyspę Okinawa Honto. Wylądowaliśmy w Nasze. Naha to takie największe miasto tej wyspy i w ogóle całej prefektury. Ja w Nasze już byłam i byłam w ogóle okolicą zachwycona. Byłam zachwycona, ponieważ miałam szansę oglądać tam zimą, w lutym, może nie tyle spłukujące, ale romansujące wieloryby. Miałam szansę oglądać niesamowite akwarium w Ciurałumi na północy wyspy Okinawa Honto. A w tym roku zupełnie w nowej odsłonie mi się ta wyspa pokazała, bo to już nie była ich wczesna wiosna, bo zresztą w lutym pięknie też kwitły sakury, tsubaki i za chwilę miały jeszcze rozkwitnąć też rododendrony. A mnóstwo wtedy kwitło też hibiskusów, pamiętam. No bo jak przyjechaliśmy we wrześniu, to było już tak totalnie upalnie, o wiele bardziej słonecznie, w ogóle woda i zieleń nabrały dodatkowo jeszcze bardziej głębokich kolorów.
I dzięki temu mieliśmy szansę trochę ponurkować, posnorklingować, żeby poglądać rafy. Pływaliśmy też takim kajakiem z przeczystym dnem, oglądaliśmy rafy. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo rafy koralowe, rybki tropikalne, to jest ogromne bogactwo, ogromna atrakcja w ogóle tej prefektury japońskiej. I zresztą na boczku tej Coca-Coli można zobaczyć, że jest namalowany malutka rybka penetrująca, że tak powiem, zakątki pomiędzy koralowcami. Ja nie wiem, czy to widzicie teraz tutaj. Moment, o, gdzieś tam spójrz. Dobra. O, tutaj nad tym kodem paskowym. No i to jest jeden z takich jakby głównych towarów, można powiedzieć, no nie, eksportowych nie, ale absolutnie. Ale jedna z głównych takich atrakcji, że można sobie pooglądać te koralowce i te ryby albo właśnie latem pływając, nurkując, albo zimą na przykład właśnie w akwarium. Jednym z największych oceanariów, z jednym z największych zbiorników i z takim ogromnym ekranem, który można oglądać z kilku pięter, że tak powiem, różne poziomy tego akwarium. W tym akwarium, w tym oceanarium można też obejrzeć gigantyczne wieloryby, jest chyba ze dwa tam, i inne wielkie tam płaszczki, takie naprawdę gigantyczne. Natomiast, tak jak powiedziałam, w lutym miałam szansę oglądać wieloryby, które romansowały, bo one przepływały w tym okolice. I to jest też taka właśnie ogromna atrakcja tego regionu, bo ludzie przypływają na łódkach do wybrzeży mniejszych wysp, do jakichś zatoczek i starają się właśnie trochę te wieloryby podglądać, robić im zdjęcia, nasłuchiwać ich śpiewów godowych. Dlatego właśnie drugim takim elementem na tej naszej Coca-Coli, która pochodzi właśnie z Okinawy i ma promować ten region, jest tutaj namalowany wieloryb. Konrad wielorybów chyba w końcu nie widział tym razem, bo we wrześniu nie było szansy. Widziałeś wieloryby? Nie widziałeś. Widziałem je chyba na jakichś zdjęciach, które tam były. Wszędzie. Wszędzie, tak. Szczególnie w agencjach turystycznych. Ale rzeczywiście te wieloryby można zobaczyć. Ja popłynęłam jednego dnia na Zamami, taką pobliską wyspę, i tam miałam szansę obserwować wraz ze strażnikami, z którymi się trochę zaprzyjaźniłam w punkcie obserwacyjnym przez lornetkę te wieloryby, więc naprawdę można je zobaczyć i można się czegoś o nich dowiedzieć. Natomiast atrakcją, którą widzieliśmy oboje teraz we wrześniu, która też jest bardzo charakterystyczna dla Okinawy, w ogóle z tego, co pamiętam, to ta atrakcja pojawia się też na banknocie z nominałem 2000 jenów, prawda? Tym takim rzadkim dosyć. Mm-hmm. Tak. To jest właśnie to, co widnieje za naszym wielorybem, czyli brama Shureimon. Jedna z najbardziej spektakularnych bram do zamku Shuri, czyli Shuri-jo. I ta brama, ona jest taka, jak nie wiem, czy trochę widać, zaraz wam wrzucę może link do artykułu o tym zamku, gdzie jest zdjęcie tej bramy. Ona jest taka troszeczkę w chińskim stylu, można powiedzieć. I to, co żeśmy dzisiaj troszeczkę mówili na tym live'ie przed południem, to trzeba pamiętać, że Okinawa jest to dosyć bardzo specyficzny region świata. Bo nie jest to taka Japonia, stricte japońska Japonia. Zupełnie mogą być niektórzy zaskoczeni, że jest inna architektura. I ta nowa, powojenna, i ta stara. A przede wszystkim ta stara, ponieważ Okinawa była rządzona przez setki lat przez królów Ryukyu. To było w ogóle królestwo Ryukyu, które było oddzielnym królestwem ze specyficzną kulturą i tej kulturze jednak trochę bliżej było do kultury, tej starożytnej kultury chińskiej, dlatego też właśnie, jeżeli chodzi o architekturę czy o kuchnię, to właśnie więcej tam znajdziemy takich elementów, które nam mogą się kojarzyć z
chińskimi. Konrad zobaczył tą bramę i zobaczył też cały zamek, bo byliśmy tam praktycznie w ostatniej chwili. Ponieważ o ile we wrześniu można było zwiedzać wszystko i jeszcze byliśmy na specjalnym pokazie tańców okinawskich w takim nowo wybudowanym pawilonie drewnianym na tyłach pałacu, bo nawet mu opowiadałam, że jak byłam parę lat wcześniej, to te pokazy były w takim prowizorycznym pawilonie w innym miejscu, to niestety miesiąc później dotarła do nas informacja, ja w ogóle zaczęłam już pisać artykuł na ten temat, potem się trochę załamałam, ale potem nie wiem, może jeszcze go opublikuję. Gruchnęła informacja, bardzo przykra, właściwie nad ranem zaczęli mi znajomi z Japonii, z Polski też wysyłać wiadomości, że był ogromny pożar, który praktycznie całkowicie strawił zamek Shuri. I ten zamek, chociaż to była rekonstrukcja powojenna, to jednak był bardzo, bardzo ważny dla Okinawy i dla dziedzictwa. On w ogóle był wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ponieważ w środku znajdowała się cała masa takich pamiątek i zabytków różnych przedmiotów związanych z kulturą Rukyu, czyli dokumenty, naczynia, stroje. Była tam kolekcja instrumentów, w tym takie niesamowite kryte skórą bodajże węża, z tego co pamiętam, szamiseny, czyli te takie bardzo charakterystyczne instrumenty dla tamtego regionu. No i to wszystko niestety chyba przepadło. Mówię chyba, bo trzeba by trochę więcej poszukać na ten temat. Do tej pory chyba do końca nie jest wyjaśnione, co było tak na 100% przyczyną tego pożaru, bo niestety ten zamek, który był w dużej części wykończony drewnem, żeby jak najbardziej był zbliżony do tego, co pierwotnie, no to tam nie było zainstalowanej dobrej instalacji zraszającej. I właściwie w ciągu nocy tam wszystko spłynęło. Są takie spektakularne filmy w internecie, gdzie się załamuje ten zamek, w ogóle już po prostu przepada. No i mówi się, że był problem z instalacją elektryczną, że tam coś, że było jakieś spięcie, że coś tam na monitoringu widać, że tam coś właśnie w okolicach tablicy rozdzielczej, tej głównej rozdzielni, coś się zapaliło. A chociaż były też, ja nie chcę tutaj żadnych plotek ani teorii spiskowych siać, ale też czytałam takie głosy, że ktoś to podpalił. Może dlatego, że ta Okinawa to nie do końca taka właśnie jest japońska i trochę takich napięć było. Natomiast już parę dni później premier Japonii bodajże zrobił oświadczenie oficjalne, że przeznaczam ogromne sumy pieniędzy, żeby ten zamek odbudować. Czyli można powiedzieć, że ta nasza kola jest trochę historyczna, bo brama do zamku Shuri, czyli Shureimon, to co widzimy na butelce, jest niestety, prowadzi teraz w tym momencie tylko do zgliszczów.
Halo, 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 o, jest głos. Za moment wracamy, tylko muszę tutaj ogarnąć, zrestartować kamery, słuchajcie, bo system mi się zawiesił. A co, Windowsa masz? To ja w takim razie tutaj do was pogadam. To będzie jak na prawdziwym podcaście. Od razu czuję się lepiej w tym momencie, bo nie muszę martwić się, że robię głupie miny. Widać mnie? Już cię widać, tak. Cholera, a już się poczułam swobodniej. Od razu mi się wydawało, że ten głos taki jakiś lepszy. Dobrze, może widać, może nie widać, ale cholera, widać. Dobrze, to ja tutaj chyba mnie powstrzymał los przed tym, żebym już takiej opowieści o tej Okinawie nie robiła dłuższej, bo zaplanowaliśmy dla was specjalnie kolejny odcinek podcastu, który będzie poświęcony atrakcjom Okinawy i myślę, że wtedy o tym zamku trochę więcej powiemy. Natomiast w międzyczasie ktoś zalicytował, bo nie wiem, czy słyszeliście, może nie słyszeliście, w którym momencie dokładnie zerwało nie, nam, nie, chyba nie, nikt nie słyszał. Nie, no to pojawiła się kolejna oferta i teraz wam przeczytam, jakie są w tym momencie wyniki. Prowadzi limitowana Coca-Cola Sakura Rugby z kwotą 154,50 zł. Na drugim miejscu limitowana Coca-Cola z Okinawy, czyli ta, o której przed chwilą opowiadałam. Kwota 147,50 zł. No i spotkanie z nami 102,50 zł. Widzę, że sporo osób obserwuje aukcję, więc te osoby, które tylko obserwują, a jeszcze nie wzięły w niej udziału, to serdecznie zachęcam. W ogóle wszystkich was zachęcam do tego, żebyście podbijali oferty. Skądinąd dochodzą do nas głosy, że są nawet trochę wyższe stawki już podstawione, ale nie mogą jakby się pojawić, dopóki ktoś ich nie podbije, więc przynajmniej tą Coca-Colę okinawską proszę podbijać, bo są tutaj zdesperowane osoby, które chciałyby spróbować Fanty o smaku sikuasa. Dobra, to może w takim razie ja trochę opowiem teraz o tej drugiej fancie, żeby zachęcić was też do interesowania się tą drugą aukcją. Druga fanta, też kupiona w nasze, tak się chyba to odmienia, kiedyś pamiętam Krzysiek... Ja bym mówił w nacha. W nacha, tak. W nasze nie brzmi. W nasze brzmi równie durnie co w dosze. Ja pamiętam właśnie, że kiedyś nasz zaprzyjaźniony japonista Krzysiek Olszewski bardzo się zastanawiał, bo miał tłumaczyć dokumenty, gdzie właśnie był chyba, nie wiem, czy urząd, czy sąd w Nacha i się zastanawiał, czy powinien to przetłumaczyć jako w nasze, w narze, przez rzy z kropką, miał straszną zagwozdkę, w narze, ale przez rzy z kropką, nie jak w narze przez RZ, gdzie jest nara. Tak, tak, wyraźnie słychać różnicę. No myślę, że tak jak niektórzy słyszą różnicę między H i CH, to może niektórzy słyszą między RZ i Z. Nahe. W każdym razie no, miasto się nazywa Nacha przez samo H. Tak jak powiedziałam, jest to największe miasto prefektury, można tak powiedzieć, że to jest stolica prefektury, prefektury Okinawa i ta prefektura obejmuje właśnie tej fanty specjalnej. W ogóle tam w Japonii jest cała masa ciekawych napojków. Ja chyba zanim te kole wyślemy do was, to jeszcze muszę je dobrze fotografować i wrzucić do mojego albumu ciekawe napojki z Japonii, bo mam całą kolekcję. W ogóle chyba taki post kiedyś napiszę o tych wszystkich napojach, bo to, co oni tam wypijają, to jest naprawdę dziwne. Nie dalej jak przedwczoraj, w piątek, rozmawialiśmy z Markiem z Buri Sushi o napojach alkoholowych z mlekiem, które w pierwszej chwili mi się wydały tak absurdalne, a potem sobie przypomniałam, że przecież ja je piję w Japonii, bo takie sody właśnie z rozcieńczonym mlekiem, alkoholowe i niealkoholowe, jak najbardziej tam też są sprzedawane, w tym gazowane, czyli napój gazowany z dodatkiem mleka i alkoholu.
Polecam. Następnym razem przywieziemy coś takiego jako bonus. Może zrobimy, nie wiem, głosowanie gdzieś na grupie, czy coś, co byście chcieli jako bonus na kolejną aukcję wośpową. No ale w tym roku mamy to, co mamy i bonusem do tej drugiej aukcji jest wspomniana już Coca-Cola Apple. Jak byliśmy w ogóle na H, to zrobiliśmy krótkiego live'a tuż zaraz po tych zakupach i piliśmy tą kolę na waszych oczach, tak w sensie, żebyście zobaczyli nasze reakcje, czy smaczne, czy jest niesmaczne, ale chcieliśmy się podzielić z wami tymi wrażeniami na gorąco i ona jest naprawdę rewelacyjna. Więc dobra, mamy wszystkie kamery z powrotem, pełen sukces. Jeżeli ktoś chce spróbować tej Coca-Coli jabłkowej, a przy okazji wspomóc orkiestrę, to właśnie teraz zachęcamy do tego, żebyście podbijali cenę w tej aukcji limitowana Coca-Cola Sakura Rugby Japonia Japan. Dwie osoby przetrwały tą naszą awarię live'a, to możecie pochwalić na czacie kto. Ale to już trzy, ale to w drugim miejscu cały czas było więcej. Dobra. Sorry, pierwszy raz mi się zawiesił OBS na Macu i oczywiście wtedy, kiedy robimy finałowego live'a, no bo mógł się zawiesić za pierwszym albo za drugim, ale nie, zawiesza się za trzecim razem. Dobrze, to co my tutaj mamy jako ten drugi nasz przedmiot do licytacji? Mamy oprócz coli jabłkowej, która jeszcze nie jest dostępna, bo jeszcze potrzeba 46 zł, żebyście dorzucili do aukcji, to na razie mamy dostępną Coca-Colę z pięknym malowaniem w pasy biało-czerwone. Do tego na tych paseczkach widać tak jakby w tle migające bardzo piękne motywy graficzne, które są charakterystyczne dla japońskiego wzornictwa. O, coś brzdęknęło. Moment. Sprawdzam. Ja tu mam takie dwa podglądy. Jeden taki z punktu widzenia odbiorcy, a drugi z punktu widzenia wystawiającego. Okej, okay. Coca-Cola Okinawa Japonia 162,50 zł. Słuchajcie, jeszcze 37,50 zł do sikuasy. A Coca-Cola Rugby cały czas 154,50, czyli jeszcze 45,50. Tak, musicie jeszcze wysłupać ze swoich sakiewek. Potrząsajcie sakiewką. To se coin. O, kurczę, cholera, właśnie się pojawiło. Pojawiło się. Dobra, moment. Patrzymy, co tam się dalej dzieje. Okej. Okay. 162,50, 154,50, 102,50. Takie są aktualne tutaj nasze wyniki. Zresztą możecie oglądać na tym naszym wyświetlaczu. Wyświetlacz mi się, słuchajcie, tak nawiasem mówiąc, strasznie kojarzy z tym, co kiedyś było tam w kasie przy kolejce na Kasprowy Wierch. Taki był napis, który się przesuwał, że ile tam jeszcze, jakie numerki, ile trzeba czekać, żeby wsiąść do kolejki. Ale to taka dygresja. No dobrze, ale wracamy do Coca-Coli Rugby. Dlaczego ja mówię na nią Coca-Cola Rugby? Ponieważ oprócz tych pięknych wzorów, które się tutaj pojawiają, czyli takie siateczki, krateczki, motywy wachlarzy, motywy takie znane z japońskich, można powiedzieć, herbów kamon. Oprócz tego jeszcze pojawia się gałązka z trzema kwiatami kwitnącej, z trzema kwiatami wiśni, czyli sakury. W ogóle tutaj ja tylko dodam, że nie wszyscy o tym wiedzą, ale japońskie wiśnie praktycznie nie owocują. To, co tam się potem rodzi z tych kwiatów, to jest jakieś totalne mikro, tego się w ogóle nie je, więc to są przede wszystkim drzewka, które pięknie wyglądają na wiosnę, mają przepiękne kwiaty, no i potem wcale jakoś te nie zawiązują się owoczki i to, co tam powstaje, to jest naprawdę w porównaniu do naszych wspaniałych polskich wiśni dosyć takie, no nie je się tego. Dlatego jak przywożę znajomym Japończykom prezenty do Japonii, to czasami biorę właśnie wiśnie w czekoladzie i mówię, że to są owoce sakury, to oni są zachwyceni tym, że w ogóle wiśnie, cherries i tak dalej. I co? No i głównym
atutem tych wiśniowych drzewek sakur, no to są właśnie te kwiaty, które pewnie wiecie, że są praktycznie jednym z takich najbardziej rozpoznawalnych elementów kultury, atrybuty kraju w pewien sposób. I chociaż to się może wydawać trochę dziecinne albo babskie, to motyw sakury wcale nie jest uważany za jakiś damsko, zniewieściały. Wręcz przeciwnie, to jest taki motyw, który uwielbiają wszyscy. Faceci potrafią się delektować z widokiem kwitnących drzew, potrafią kontemplować, układać haiku, jakieś inne formy i tak dalej. I nie jest wcale dziwne zatem, że gałązka z kwiatami sakury stała się emblematem, logiem klubu, gdzie faceci pełni testosteronu, bysiory, grają w rugby. I właśnie tutaj to, co widzicie, to jest logo Japan National Rugby Team, czyli tej narodowej drużyny japońskiej reprezentacji, japońskiej rugby. Ja patrzę na licznik, bo ponieważ za bardzo go nie widzę, chociaż mam tam trochę podgląd dalej na monitorze, ale przeładuję sobie tutaj, nie było nic dzwonienia. Dobra. Więc bardzo, bardzo zachęcam Was, żebyście potrząsnęli sakiewką i trochę tutaj wirtualnie zalicytowali. My w ogóle byliśmy przed chwilą na mieście, poszliśmy sobie tam coś zjeść, ale też poszliśmy na spacer i powiem szczerze, że byłam totalnie zaskoczona, byliśmy oboje bardzo zaskoczeni, że mało osób w ogóle spaceruje, a już na pewno mało osób spaceruje z puszkami, mimo że byliśmy w sumie blisko sztabu tego na Ochocie. Dopiero chyba po pół godziny spotkaliśmy dziewczynkę z puszką i udało nam się tam do niej coś wrzucić. Zatem no chyba jest w tym momencie też jedna z niewielu opcji, żeby wesprzeć akcję tak właśnie w realu, prawda? Więc pozostaje Wam wysyłanie SMS-ów, wysyłanie, w ogóle składanie darowizn przez się pomaga i tak dalej, ale też oczywiście będzie nam bardzo miło, jeżeli tą pomoc dla orkiestry zrobicie via nasze, że tak powiem, zabawy, nasze aukcje, więc serdecznie zapraszam do licytowania. Ofert, jeżeli chodzi o rugby, jest 14. Ofert, jeżeli chodzi o Coca-Colę tą okinawską, jest na razie 10, więc jeszcze macie szansę tutaj sobie policytować i się pościgać. Natomiast trzecia okazja, która może być atrakcyjna dla tych, którzy wybierają się do Japonii na przykład, albo którzy zabierają się za robienie trochę podobnych rzeczy co my, czyli nagrywanie audycji typu podcast, to jest jeszcze jedna okazja, żeby się podzielić troszkę pieniążkami z dzieciakami. Eksperymentalnie uruchomiliśmy w tym roku coś takiego jak spotkanie z twórcami audycji podcast o Japonii. Autorami audycji podcast o Japonii jest Joanna Skłowska, dzień dobry, i tutaj Konrad Rzętarzewski, witam. Dzień dobry, wieczór. Pierwszy tak naprawdę podcast poświęcony stricte podróżom po Japonii, bo jest kilka podcastów. Ja, że znowu zasłoniłaś, no. Co zasłoniłam? Sticker? O, widać? Widać. Jest kilka audycji w internecie, które poświęcone są troszeczkę chociażby Japonii albo tam od czasu do czasu. Na przykład jest jedna o robieniu kariery w Japonii. Tak, ale bardziej dla mnie interesująca jest chyba jako tako Japonii, gdzie poruszane są problemy takie właśnie socjologiczne, omawiane są newsy. Natomiast nasza audycja jest skupiona stricte podróżowaniu i japońskiej kulturze, bo to jedno z drugim się bardzo, bardzo łączy. Więc jeżeli interesują Was jakieś takie aspekty, jak tworzymy naszą audycję o Japonii, albo interesuje Was w ogóle temat podróży do Japonii. Dlaczego mamy tyle rzeczy na stole i patrzymy się w różnych kierunkach? Tak, w ogóle to jest, słuchajcie, ja już przy tym pierwszym live'ie parę dni temu przyznałam się do tego, że jestem tutaj trochę gościem w tej naszej audycji, bo obmyślam sobie miejsca, tematy, robię ritm. Ona jest gościem, tylko że jak coś chcę powiedzieć, to muszę jej mikrofon wyłączyć. Działa. O, działa.
kurde, no proszę tutaj, Master of Disaster mi wyłączył mikrofon. No bo co, ja sobie przychodzę trochę tak na gotowe, Konrad rozstawia ten sprzęt. Teoretycznie mam wyższe techniczne wykształcenie, bo mam doktorat, ale w życiu bym chyba... W życiu nie, ale jakbym się uparła, to bym to wszystko rozstawiła, ale musiałam się nieźle tutaj poduczyć i przypomnieć wszystko, o co chodzi tu z kablami. A ten tutaj mój partner w zbrodni bardzo tutaj wszystko świetnie ogarnia. Sugerujesz, że powinniśmy zacząć robić podcast kryminalny? Sugerujesz, że powinniśmy zacząć robić podcast... W ogóle! Zrób to sam! Zrób to sam, a nie opieraj się na swoim partnerze. Dzisiaj nasz dzienniku był taki news, słuchajcie, że jak w takim tempie będzie przybywać polskich podcastów kryminalnych, to skończą się zbrodnie i kryminaliści nie zdążą zamordować wystarczająco dużo ludzi. Dobra. Zgubiłam wątek, nie wiem, czy chciałam mówić. No o tym aukcji ze spotkania. No to ty o tym powiedz, bo to jest twoje dziecko. No to jest moje dziecko właśnie i ja wpadłem na taki świetny pomysł, że ponieważ podcasty są młodą dziedziną i dopiero się rozwijają, to pewnie jest całkiem, znaczy, że nawet nie wiem, nie zgaduję, że tam podpowiedzieć w ramach tego naszego rocznego doświadczenia z podcastami, no bo oczywiście można kupić jakiś tam kurs za 1500 zł, podcastingu, czy multimedialny, interaktywny, czy po prostu gdzieś tam stacjonarny z instruktorem, ale my tak naprawdę też uczyliśmy się tego, jak dojść do tego, co robiliśmy, głównie czytając w internecie i gdzieś tam zdobywając tą wiedzę samodzielnie, więc wcale nie trzeba kończyć szkoły podcastingu, żeby zacząć nagrywać. No właśnie, i stąd ten pomysł na audycję, Stąd ten pomysł na aukcję, żeby... Aha, widzicie, to jest lepsze niż w podcastach, bo widzicie, co ja robię. Więc w momencie, kiedy przestaję mówić, to widzicie, jaka jest reakcja. No stąd ten pomysł, żeby właśnie nasz czas tutaj zaoferować jako taki trzeci perk. No i wygląda na to, że to się całkiem ładnie się to udało, bo są osoby, które licytują właśnie to nasze spotkanie. 32 osoby razem we wszystkich aukcjach licytują. Przy czym są takie osoby, które licytują we wszystkich trzech, więc może wymyśliły sobie tak, że nie dość, że zgarną 10... wszystkie napoje, to jeszcze odbiorą je podczas tego spotkania. 10 osób Okinawę licytuje, słuchajcie. Tak sobie podglądam teraz na tickerze. 14 osób licytuje butelkę rugby i jak szybko matematycznie sobie policzymy, to wyjdzie nam, że 8 osób licytuje spotkanie. I oprócz tego, że to może być spotkanie na temat podcastingu i tego, jak sobie zacząć nagrywać swoje własne mini radio, to może to być równie dobrze spotkanie bardziej towarzyskie, czy bardziej podróżnicze, czy na przykład to jeśli chodzi o podcasty, to może interesuje Was, jakich my podcastów słuchamy, albo co my to sądzimy o jakichś tam podcastach, które Wy lubicie. No, także jakby nie traktujcie tego jako kurs od A do Z, bo tym ta aukcja nie jest, ale traktujcie jako pomoc dzieciom, które się tutaj napisane na dole. W tym roku gramy dla zapewnienia wyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej, a przy okazji gratis spotkamy się i my lubimy sobie pogadać z ludźmi, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego spotkania i że po prostu gdzieś tam złapiemy wspólny język. Tak? Dobrze mówię? Tak. Ja teraz w ogóle wrzucam w komentarzach pod naszym live'em linki do filmików, na których można zobaczyć, jak wspaniale się nasze kole prezentują, bo są to tam nagrane te właśnie obrotówki. Moment. O, już tu znalazłam. Dobra. Obrotówki są fantastycznie fajne, bo można z każdej strony zobaczyć, co się licytuje i że warto. Z tym naszym soundtrackiem, słuchajcie. Oglądaliśmy dzisiaj Kręcioła TV. Oprócz tego, tej historii, którą Wam Maśka opowiadała parę minut temu, że wyszliśmy na ulicę i wolontariuszy nie było.
To tak się zastanawialiśmy, czy to cała ta wyśpowa działalność nie przeszła do internetu. No ale też oglądaliśmy właśnie kręciołe, czyli no, my tu sobie lajwiki robimy po godzinę, jesteśmy takimi generalnie nubami, a Wośp robi live'a, który trwa non-stop od 8.30 do północy, więc oni to już jest wyższy level, można powiedzieć. Wyższy level, ale też myślę, że mają kupę ludzi. Oni mówili, że w zeszłym roku robili to tak w kilka osób na wariata, a teraz już mają całą brygadę, która się tym zajmuje. Ale słuchajcie, też mieli fuck-upy, bo też co chwilę pojawiała się plansza, zaślepka. Idziemy znaleźć brakujący kabelek, a wy w tym czasie napiszcie, skąd jesteście. No może wy też napiszcie, skąd jesteście, bo ja niektóre osoby jak najbardziej kojarzę. Niektóre rozpoznaję po ksywach, niektóre rozpoznaję po tym, że na przykład rozmawialiśmy gdzieś na preview, a niektóre są z grupy. O, uwaga, dżing. Więc jeżeli macie ochotę, to zdradźcie, skąd nas oglądacie. Może to podbije trochę widoczność naszego live'u, bo odkąd Konrad zepsuł. Właśnie, bo jak Konrad robi, ja nic nie robię, tylko przychodzę sobie tutaj, peroruję, to Konrad wszystko robi, ale jak jest zepsute, to też mogę mu zepsułeś. Więc jak Konrad chwilowo zepsuł tego live'a, to wtedy... Nie, działa, jest... Całe 8 osób nas słucha, słuchajcie. To trochę właśnie spadło tych osób, więc komentujcie, może udostępnijcie coś, to może więcej przyjdzie. I do brzegu, słuchajcie, oprócz tego, że mi tu okno wyskoczyło nie na tym monitorze, co trzeba. Dobra, to ja sprawdzam. Do brzegu, właśnie, bo ja chciałem powiedzieć, o co chodzi z tą kręciołą, bo oglądaliśmy tą kręciołę i tak za 15 czy za 28... Okinawa, Japonia, Coca-Cola 202,50. Je, słuchajcie, napojek. No to odblokowaliście właśnie. Napojek bonus. Odblokowany, ja nie potrząsam. Nie wygazuj go. Bo nie chcę wygazować. Juhuhu. Dobra, dzięki, sorry, przerwam. Piątka. Czy nie, żółwik teraz. Teraz jest modny żółwik. Kotki, chodźcie pokazać się. No. Cieszę się. Dobra, no to tak, ty zacząłeś mówić o kręciole. Tak, bo a propos tego. Czyli tej naszej melodii, chociaż którą... już ponad 450 zeta jest na naszym koncie. To taki ten... Super, to ekstra. A propos tej naszej melodii... Dzieci chorych jest... Coś tam, nie pamiętam słów. No, nagraliśmy ten nasz przebój owsiakowy. Na kanwie to The Coin, Tear, Witcher. O Valley of Plenty. Tak. I to się, słuchajcie, jakoś szalenie rozeszło w internecie. Jak przed live'em patrzyłem, to 2,5 tysiąca osób już obejrzało i 118 łapek w górę mieliśmy. No w ogóle to nie jest wcale takie proste, bo my nie jesteśmy tam żadnym youtuberem, który ma tam miliony odsłon. Nie jesteśmy gońciem, który naprawdę ma rzesze fanów, tylko po prostu coś tam sobie klikamy na tym YouTubie w ogóle bez ładu i składu, a tu Konrad nagrał hicior i niedługo będzie pewnie na karaoke. No i właśnie oglądamy tą kręciołę i tam jest takich dwóch prowadzących gości z radia i 2028, oni mówią, że wszyscy w internecie nam piszą, puśćcie grosza daj owsiakowi. No i oni mówią, czy my, wóz, czy nas słyszycie? Wóz, czy wy możecie to puścić? No i tak rozmawiają z tym wozem i ten wóz im chyba powiedział, że nie, słuchajcie, nie mogę, nie możemy teraz wam tego puścić, bo teraz będzie światełko do nieba i cholera, przegraliśmy z światełkiem. No, dokładnie, i oni tego nie puścili tego, słuchajcie. No to teraz, słuchajcie... I potem, po tym, jak się światełko skończyło, to też nie puścili, więc możemy wam, my możemy wam to puścić, jak chcecie. Puść to teraz, a ja poklikam sobie trochę. A, Krzysztof nam pisze, że dźwięk się rozjeżdża. Krzysztof, mam chińską kamerę, tą, do której teraz mówimy, planu ogólnego. Jak robię zbliżenia, to ten dźwięk powinien być w miarę okej. Natomiast na tej, ta działa przez Wi-Fi i faktycznie jest ze 3-4 sekundy opóźnienia, bo o tym już mówiliśmy na poprzednich live'ach, że po prostu padła nam główna kamera. I zamiast tego naszą główną kamerą jest teraz telefon z aplikacją do przesyłania obrazu przez sieć. To może bardziej zmieniaj widoki na nas faktycznie, żeby to się mniej... Pokażę wam łódkę, tak, teraz jestem ja, i teraz...
Powiedz Krzysztof, czy jak jesteśmy na zbliżeniu, to też czy dźwięk się rozjeżdża? Bo tu chyba na tych kamerach, te kamery są na kablu, więc na nich powinno być dobrze. W ogóle pozdrawiam Krzysia. Krzyś to mój bardzo, bardzo dobry, stary znajomy, z którym ostatnio trochę mniej kontaktu mieliśmy, ale cieszę się, Krzysiek, że nas oglądasz, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że się niedługo jakoś w realu spotkamy. A jeżeli wylicytujesz spotkanie, to na pewno spotkamy się w realu. Ja zabroniłam rodzinie licytować, bo oni chcieli wylicytować to nasze spotkanie, żebyśmy wreszcie przyszli do nich. Bo tak nas na obiad, na niedzielę ściągnąć do domu, to nie jest taka prosta sprawa. Nawet tam do Kielc, to Palicho, to chyba częściej do Kielc niż tutaj do Warszawy. Więc chcieli licytować to nasze spotkanie, ale mówiliśmy, że niech sobie coś innego zrobią. Dobra, dopuszczam wam, słuchajcie, wiedźmińskie karaoke teraz. Takie trochę jest amatorskie. Krzysiek powiedział, że zupełnie nie ma synchronizacji. Może się wyrówna. Balladę wam śpiewam w nowy rok. Finał orkiestry jest już o krok. Dzieci chorych wrót świat ten dzisiaj ma, ale my niegodziwości tępimy do cna. Dzieci to jest skarb, więc nie łapmy srok. Wyposażyć szpitale musimy w ten rok. Potrzeb tyle jest i tak mały czas, więc grajmy do końca i jeszcze raz. Grosza daj owsiakowi, bo owsiak ogarnia, bo owsiak ogarnia jak nikt. Grosza daj owsiakowi, bo owsiak ogarnia. Już miliard monet jest i nie skąpi nikt. To ćwierć wieku pracy, nasz polski hit. Steru Jurek nasz znów pełne żagle ma. To siła serc wielka, ten statek tak gna. Choć obrywał sam, zwąpił dobro raz, to już się nie podda, to astu to czas. Oto moja pieśń, to nasz bohater jest, on już jest legendą, nalejcie mu więc. Grosza daj owsiakowi, bo owsiak ogarnia, bo owsiak ogarnia jak nikt. Grosza daj owsiakowi, bo owsiak ogarnia. Grosza daj owsiakowi, bo owsiak ogarnia, bo owsiak ogarnia jak nikt. Grosza daj owsiakowi, bo owsiak ogarnia. Grosza daj owsiakowi, sakiewką potrząśnij, sakiewką potrząśnij. Grosza daj owsiakowi, sakiewką potrząśnij. No i tak, jak co roku, już od 5 lat licytujemy nasze fanty. O, ale o tym już wiecie. No właśnie, i historia tego nagrania jest taka, że obejrzeliśmy oczywiście Wiedźmina dzień po premierze. Tak, zamiast szykować się do Wigilii, która u nas była, i zamiast tam sprzątać, gotować i tak dalej. I jak tylko wstawałem, to słyszałem, jak Aśka śpiewała. Jak już zaczęłam sprzątać, tak. To śpiewałam przy polerowaniu, czyszczeniu, myciu. A nawet jak otworzyła tylko oczy i podniosła głowę z nad poduszki, to też śpiewała to The Coin, Witcher. I potem odkryliśmy ze zdumieniem, że ta piosenka jest po japońsku. Tak. A potem odkryliśmy jeszcze z większym zdumieniem, że ta piosenka jest też po polsku. Tak, bo nam nie przyszło do głowy, żeby w ogóle tego
Nawet chyba nie, przez chwilę nam przyszło. Próbowaliśmy chyba 1/3 odcinka obejrzeć po polsku, ale tak nas denerwowało, że się te usta nie Krzysztof, nie, tak. Przykro nam, że nie ma synchronizacji. No to właśnie, to prawie jak w Wiedźminie po polsku. Nie składa się. To jest tani chiński sprzęt, no nie możemy wymagać za dużo. No to najlepiej. Dlatego robimy podcast, a nie live. Właśnie, o, no tak. A poza tym wtedy, jak ja zrobię głupią minę, to można ją wyciąć. Tak, a ja robię głupie minę. A Konrad wali głową w mikrofon albo w stół. Koty przychodzą, tyłkiem siadają, tak. To... No i ponieważ ja się budziłem i słyszałem to Tessica Interwisher i zaczęliśmy właśnie tutaj ogarniać te akcje wośpowe, bo my już mamy taki punkt żelazny w kalendarzu, bo jak wiecie, robimy to od 5 lat, więc zaczynamy akcję wośp gdzieś w połowie sierpnia, kiedy jedziemy na wakacje i rozglądamy się za tymi butelkami, a potem robimy już foty, wideo, potem te animacje i wszystko, więc my jakby już działamy trochę jak w kalendarzu, więc to nie jest tak, że 13 jest, czy tam 12, tak jak w tym roku finał i wszyscy nagle wystawiają aukcję, tylko my tą aukcję wystawiamy odpowiednio wcześniej, z tygodniowym wyprzedzeniem, dlatego dzisiaj mamy też finał. No i ponieważ ten Wiedźmin mi siedział w głowie i ja zaczynałem kminić sobie, co my powinniśmy zrobić na ten wośp, no to wpadłem na taki głupi pomysł, że nagramy własną wersję. No i napisałem tekst. Ten tekst wysłałem Aśce. Aśka go zaopiniowała, mówiąc, że absolutnie nie będzie tego śpiewać. No i co? No ja nagrałem siebie. No przepraszam was za to, że musicie mnie słuchać. Nie, starałem się nie wyć za bardzo. Starałem się być bardzo oszczędny w ekspresji, żeby to jak najmniej bolało. Tak, nuta z kropką stawała się ćwierć nutą, ale okej. Okay. Anyway, bardzo fajnie wyszło jak na kogoś, kto rzadko śpiewa. Konkret nawet przy goleniu nie śpiewa. Więc dla mnie to też była w pewien sposób niespodzianka. Ale tutaj Konrad narzekał, że nam się nie załapał. Przy goleniu to chyba śpiewają tylko w amerykańskich filmach. Ja śpiewam czasami przy goleniu. Ale to długo nie trwa. Dobrze, taki żarcik. Konrad narzekał, że się piosenka nie załapała do kręcioły, ale za to załapało się coś zupełnie innego. I słuchajcie, teraz wszyscy patrzą do komentarza, bo wrzucę wam coś. Uwaga, uwaga. Komentarze podlejdą. Ja też wrzucę to. Co to ma być? Kotek. Kotek? Nie, ja wam wrzucę jeszcze coś innego, bo to jest super, ekstra. Ale i, moment. Ja słabo śpiewam, ale ten gościu to moment, śpiewa zarobiście. Moment. Zanim wrzucisz to do śpiewania, to ja wrzucę atrakcję wizualną. A mianowicie, słuchajcie, nasz miętus się załapał dzisiaj do kręcioły. Tak, i to też już wychodzi, że to jest tradycja. Bo my w ogóle nie korzystamy z Instagrama, a oni każą wchodzić na Instagrama i korzystać z jakiegoś hashtaga wośp, coś tam. W tym roku było wośp 2020. I czekajcie, bo ja znów złą kamerę ustawiłem. I teraz... Widzicie, jak jesteśmy streamerzy? Patostreamerzy jesteśmy. Chyba nie do streamerzy. Jesteśmy patostreamerami. Zgubiłeś wątek. Tak. Miętus. Miętus, dokładnie. I tego Instagrama właśnie używamy w porywach raz do roku, a ja to już w ogóle. No i wrzucamy tego kota. I oni go pokazują w telewizji, tak. bo Aśka robi tak fajne zdjęcia tego kota, że po prostu oni go potem pokazują. W ogóle to w tym roku chcieliśmy, żeby załapał się też molus. Ale fajne, zobacz. Popatrz na ekran przed chwilą. Nie, tam. No. Nie, no tam. Tam, no. Zobacz, jak w Starych Gwiezdnych Wojnach zrobiłem takie przejścia. Tylko brakuje miecza świetlnego. To nie włącza już tego... środkowego kadru, bo się znowu wszystko rozrypie. Czy teraz w ogóle coś się składa? Coś jakoś ten zjechało się? Odrozjechało się? Poprawiło się? Nie, nie sądzę, bo ja mam problem, słuchajcie, tutaj taki, że jak patrzę na statystyki streamingu, to powinno 25 klatek na sekundę być, a jest 17, więc po prostu ten mój komp tutaj nie wyrabia z HD po prostu. I taka jest przyczyna tego, że widzicie odrobinę rozjechany obraz z dźwiękiem, ale jak tylko racjonalizuję sobie to jakoś sensownie, to Blackmagic, firma, która robi świetne kamery, wydała
super deck do live streamingu na cztery kamery ze sprzętowym dekodowaniem i skalowaniem i dwoma wejściami audio i mikserem Fairlight i to wygląda jak takie małe studio telewizyjne w pudełku, więc teraz tylko muszę wymyśleć jak sobie to zracjonalizować, że powinniśmy to kupić, skoro live robimy raz do roku na WOŚP. Niedługo masz urodziny, dosyć okrągłe, ja pozwalam. Dobra, daję wam teraz Wiedźmina po Śląsku, słuchajcie. Pieśniczkę wom, śpiewał skromny bard. A my możemy to ustawić całe? Tę balladę wam śpiewam w nowy rok. Finał orkiestry jest już o krok. Przepraszam, nie ogarniam. Dlatego właśnie podcast nie nagrywamy live. To jeszcze raz. Tą pieśniczkę wom śpiewał skromny bard, co z Geraltem z Rivi poszł wojować. Czorta spod kuta chciał być nasz odwójka, z hordami goroli urządzą barburka. Za frak mnie chycili, ociulali mnie fest, rozdupili mnie lutnia, byłek jak pies. Ciała naszeć go, ten rogoty stwór, poczuryczeć nasz hekser, co to za tępy ciul. Kotlok daj hekserowi, do kapsy mu pociś, do kapsy mu pociś. Kotlok daj hekserowi, do kapsy mu pociś. Lecz chycił biały wilk za pieroński róg, co wiela już przed nim na klupą w tym dziób. Gorole cisnął na zot, aż na hołdy wierch, z dala od Hannysów, kaj miejsce ich jest. Choć mu w klupali diabłu trafił szlak, ten obrońca Hannysów, kolejki jest wort. To pieśniczka mu, to wasz bohater je, on go rolą w dupi gorzą, nie chleje się. Kotlok daj hekserowi, do kapsy mu pocisz, do kapsy mu pocisz. Kotlok daj hekserowi, on przejechany są. Przejechany są, że im natłuki, tak? Daj hekserowi, do kapsy mu pocisz, do kapsy mu pocisz. Kotlok daj hekserowi, on przejechany są. Kotlok daj hekserowi, do kapsy mu pocisz, do kapsy mu pocisz. No, także ten murał z tego, słuchajcie, taki, że śpiewać każdy może, jeden lepiej, a drugi gorzej. Tak, i tym optymistycznym akcentem. Dobrze, cieszę się. Konrad, myślę, że założę tutaj swoją własną playlistę z swoimi przeróbkami hitów. Jest tego sporo na YouTubie. Jest tego już całkiem sporo. Jak masz potrzebę, to możesz się tam realizować. Będziemy to dodawać na końcu każdego podcastu Japonii jako taki bonus. No dobrze, jeden bonus mamy. Sikuasa już jest na pewno właśnie, w grze. Koleżanka Magda się jeszcze pytała, co to jest właściwie ta sikuasa i jak to smakuje przede wszystkim. Więc ja nie pamiętam, słuchajcie, bo piliśmy tego sporo, bo to była limitka, więc stwierdziliśmy, że jak nie teraz, to kiedy. No i piliśmy tego trochę, będąc na NAHA.
bo tam głównie są automaty. Na pozostałych mniejszych wyspach Okinawy to nawet automatów z piciem za bardzo nie ma. Albo jest jeden przy porcie. I jaki to ma smak? My żeśmy, pamiętam, dużo dyskutowali na temat tego smaku. Ale na początku potem myśleliśmy, że to jest jakaś lokalna odmiana limonki, prawda? Mm-hmm. Tak, i potem przeczytaliśmy w internecie, że to jest smak, który jest skrzyżowaniem klementynki z limonką i już tam się to tak wkodowało, że już inaczej tego nie analizowaliśmy. Słuchajcie, ja też widziałam, że łacińska nazwa to jest citrus, właśnie wyszukałam to, żeby się nie pomylić, citrus depressa. Więc mam nadzieję, że chodzi o to, że jak wypijecie tego cytrusa, to wam przejdzie depresję. Nie, to wam przejdzie zimowa depresja, bo poczujecie się co najmniej jak to słońce, które zaanektowały, pochłonęły owoce, to przejdzie do was. Czujecie się jak ciśnięci przez gorali, przez henysów na gorszczyt. Podrzucam wam za chwilę link do tego owocku na Wikipedii. Patrzę, czy tam są jakieś zdjęcia. No, cholera, nie ma dużo. Dobra, uwaga, wrzucam. Czy ktoś by chciał zaśpiewać Wiedźmina w ogóle u nas na antenie? Na antenie. W ogóle jak się mówi się, jak się robi, czy jest jakaś młodzież w ogóle tutaj z nami na naszym live'ie i może nam powiedzieć, jak się mówi na live'y, że jesteś na kogoś na live'ie? Na tak, kanale? Jesteś gościnnie na live'ie. Bądź u nas na live'ie. Jesteś na żywo na live'ie. Więc jeśli ktoś chciałby u nas być na live'ie, to jest taka możliwość, bo ja na tym moim deku mogę podłączyć kogoś przez... To się dopiero rozjedzie wtedy. Przez jakiś USB. Tak jak puszczamy muzykę teraz. Nie rozjedzie się. Także jakby ktoś chciał pośpiewać razem z nami tutaj, to zapraszamy. Jest jeszcze jakieś pół godziny, myślę, live'a, który mamy do zagospodarowania. Dobra, uwaga, wrzucam też link do galerii Google Photos, czy tam, nie, Google Grafika to się teraz nazywa, żebyście mogli zobaczyć więcej, jak te owocki wyglądają. Przy czym od razu powiem, że to, co my widzieliśmy, to tamte owoce są o wiele bardziej pomarańczowe. W sensie jest zielona skórka, natomiast środek jest mega, mega pomarańczowy, tak jak mandarynka. Natomiast większość tych zdjęć, które właśnie teraz na Google Images, Google Grafika możecie zobaczyć, to że one są takie żółtawe, trochę jak grapefruit. Te nasze są bardziej takie chyba słodkawo dojrzałe. Jak tam kwoty? Pilnujesz naszych licytacji? Tak, już sprawdzam. Słuchajcie, czekamy na to, aż ktoś przebije to 200 zł na tej drugiej aukcji, bo dajcie 200 zł, chociażby 200 zł 1 grosz, żebyśmy mogli wam zapakować tą drugą jabłkową Coca-Colę, bo ona jest naprawdę rewelacyjna. Jak nie, to za godzinę otwieramy tutaj na live'ie. Tak, będzie drugi live, jak pijemy. Jak pijemy Coca-Colę, której nikt nie wylicytował. Tak. Więc czekamy od was na ofertę w aukcji limitowana Coca-Cola z Sakura Rugby Japan aluminiowa. Widziałeś, że to jest kawałek WW w ogóle? Tak. A jak się nazywa? Nie wiem. Cię mam. Karnawał. To Wojtek Waglewski skomponował.
Ale nie wiem, czy to było skomponowane specjalnie dla Wośpu, czy najpierw było na płycie, a potem Wośp to wiesz, sobie ten motyw wziął. Jest bardzo, bardzo taki podobny do... Kiedyś była taka płyta WW, która była wydana dla dzieci, to się nazywało Małe WW. Ja tą płytę miałam czarną, gdzieś jeszcze jest zresztą u rodziców. I tam była taka jakby cała historia i gra. To nie wiem, czy właśnie są tutaj nasi rówieśnicy, którzy widzieli, pamiętają czarne płyty winylowe. Na ogół było tak, że albo była jedna płyta wsunięta w kopertkę, albo były na przykład dwie płyty wsadzone w taką podłużną kopertę, ją się składało na pół i w każdej połówce była wsadzona płyta. I właśnie płyta Małe WW to była właśnie taka podwójna. I w środku, jak się rozłożyło tą okładkę, to była gra, gdzie się rzucało kostką i po prostu przeżywało się różne przygody. I te przygody były powiązane z tekstem piosenek właśnie, różnych takich bardzo, bardzo zabawnych, z głównym motywem przewodnim właśnie tą Małe WW. I ja pamiętam, że właśnie ten bardzo, bardzo podobny klimat jest z tego refrenu do tego, co właśnie było na tej wesołej płycie dla dzieci. Ktoś w ogóle kojarzy WW zespół? Albo jakiś... Może miał tą płytę? No dajcie koniecznie znać w komentarzach, jeżeli kojarzycie, lubicie WW. A ja teraz, korzystając z tego, że nie ma Konrada, to ponieważ nie znam się za bardzo na kulisach technicznych podcastingu, to mimo wszystko, gdyby ktoś się zdecydował wylicytować to spotkanie z nami i na przykład pogadać o planowanej podróży, czyli coś takiego mniej więcej jak robimy na naszej grupie Japonia budżetowo tanie podróżowanie, to od razu powiem, że to wcale nie musi być podróż o Japonii. To mi Konrad zasłonił. Ja nie wiem, czy to uda mi się odsłonić. Na chwilę odsłonię. Uwaga. To jest nasz regał, gdzie jest tak naprawdę większość książek do czytania, ale też mamy taki kącik, gdzie są przewodniki z naszych podróży i można było zobaczyć, że była tam cała plejada od Hiszpanii, Indie, South India, Kerala, Dublin, Irlandia, Kuala Lumpur, Melaka, Wietnam, Sankt Petersburg, szlak transsyberyjski. Jeżeli chcecie pogadać w ogóle o podróżach różnych, to może się okazać, czy jest duża szansa, że tam, nieskromnie powiem tak, że tam już byliśmy, więc możemy się podzielić doświadczeniami. Więc jeżeli chcecie się spotkać z nami i oprócz podcastu pogadać o podróżach, albo spróbować dopytać się, jak właśnie jakiś tam wyjazd zorganizować, jakieś tipy podróżnicze, to jak najbardziej możemy przysiąść nawet z przewodnikiem w ręku nad jakąś mapą i tutaj przy tej dobrej zielonej herbacie sobie to wszystko rozkminić. W ogóle zastanawiamy się, czy to byłaby taka dobra opcja, żeby coś takiego robić cyklicznie. Myśleliśmy, że właśnie zrobić trochę takie szycie podróży na miarę. Oczywiście, że nie my dla Was będziemy to organizowali stricte, także wyręczamy Was jak biuro podróży, ale chcielibyśmy Wam zaproponować taką opcję planowania i z pozycji tutaj właśnie Polski do opracowywania szczegółów podróży, czyli zaplanowanie trasy, wybranie hoteli, nasze triki właśnie, co robić, jak się przemieszczać. Myśleliśmy o tym głównie w kontekście Japonii, bo jednak Japonię mamy dosyć mocno rozpoznaną. 7 razy po niej podróżowaliśmy i naprawdę już mamy takie niektóre patenty sprawdzone. Wiele razy zresztą słyszeliśmy od samych Japończyków, że znamy Japonię lepiej niż oni sami, bo oni na ogół siedzą, pracują do późna i tylko właśnie przy okazji jakichś świąt gdzieś tam jadą i to bardzo często do rodziny albo do jakiegoś konkretnego bardzo miejsca. Więc możemy się z chęcią z Wami takimi rzeczami podzielić. I to spotkanie, które wylicytujecie, mogłoby właśnie być czymś w tym klimacie. Czyli taka godzina konsultacji może to być, albo 2 godziny, albo 3 nawet, jeżeli dobrze pójdzie. Słuchajcie, sprawa się robi poważna, bo zostało 56 minut do końca aukcji.
Słuchajcie, licznik jest niezły, bo przekroczyliśmy 450 zł, ale słuchajcie, brakuje jeszcze tych 45 zł 50 groszy, dobrze liczę? Żebyśmy mogli wam też wysłać tą kolę jabłkową. Nie. Tak. 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 Gdzie to więc... było? To już było w jakimś podcaście, nie? Tak. Nie. Tak. Tak. A w ogóle tak, a propos tego, no wiadomo, że trochę się tam rozjeżdża ten... Miałeś nie włączać tego kadru ogólnego, jest okropny. Ale tu widać kas, kwoty. Kas, kas. Ja będę mówić, jakie kwoty. I lampki nasze ładne. To... Dobrze, w każdym razie... Szczerze się napracowałem nad tym kadrem. Gdyby się to nie rozjeżdżało, to ten obraz, który lada moment naprawimy, jak tylko kamera będzie lepsza. To uruchomimy, jak się WOŚP skończy, to uruchomimy tak, kolejną tak. Zbiórkę na sprzęt do streamowania. No właśnie, bo... Okej. Okay. No ale nie o tym chciałam mówić. To myślicie, że taka opcja, kiedy my siedzimy przy stole i opowiadamy o podróżach, jest lepsza niż kiedy opowiadamy ją w ciemności? Znaczy, w sensie wy możecie, wy nas nie widzicie i możecie sobie wyobrażać, że jesteśmy taki w czarności, w ciemności. Znaczy, chodzi mi o to, czy opcja podcastu z wideo będzie... Musisz zrobić głosowanie na Facebooku, bo na tym live'ie to są 4 osoby aktualnie tylko. Ale nieprawda, bo ty widzisz tylko jeden live, a nie widzisz tych innych. Ja mam tu w tym momencie 3 otwarte. No, po jednej osobie na każdym. No nie, bo ty nie widzisz tego. Apelujemy o to, żeby dać grosza Owsiakowi, żeby dorzucić jeszcze około 50 zł, tak, żeby można było zrealizować w 100% nasz tutaj plan bonusowy i żeby aukcje były zakończone całkowitym sukcesem. Więc wszystkie te osoby, które tutaj jeszcze się czają na Coca-Colę, rugby z potencjalnym bonusem jabłkowym, żeby o ten bonus zawalczyły. To se coin tu, Owsiak. To podsumujmy. Limitowana Coca-Cola Okinawa Japonia Japan Alu 11 ofert, cena 202 zł 50 groszy, czyli można powiedzieć, że to jest Coca-Cola Okinawa plus Shikwasa. Natomiast tak, to jest ta smakowita. Natomiast jeżeli chodzi o limitowaną Coca-Colę z motywem Sakury jako loga National Japanese Rugby Team, to mamy w tym momencie aż 14 ofert, ale cena stanęła na 154,50. Czyli jeszcze 50 zł, nawet 40 parę. Namawiamy was, żebyście tutaj dorzucili. I spotkanie z twórcami audycji podcast o Japonii, czyli ze mną i z Kondim. Cena 102,50. To chyba najtańsza godzina twojej pracy ever. Chociaż nie, jak ja zaczynałam w pierwszej pracy, to miałam mniej. Ale trzeba to liczyć na 2 osoby. O cholera, no. To promocja. Dobrze, że podatku od tego nie trzeba będzie jeszcze. Ale za wysyłkę. A właśnie, bo za kolę musicie za wysyłkę zapłacić, a tutaj macie promocję, nie musicie za wysyłkę płacić. Nie, wysyłka jest darmowa. No, ale przy spotkaniu w ogóle nie ma wysyłki. No. Oszust. Ale techniki takie marketingowe, tak. Dokładnie, marketing.
mi się wydaje, że zdecydowanie warto dolicytować te 50 zł, bo tak to macie 154,50 za jedną butelkę. A jak dołożycie 50, to będzie po 100 za butelkę, czyli taniej. Marcin nam napisał, hej, dajcie w ustawieniach aukcji wysyłkę za granicę. No widzisz, że mam problem z tą zagranicą, bo boimy się, że... Bo to są jednak butelki z napojami, więc może to strzelić po prostu gdzieś, jak zaczną tym kurierzy gdzieś rzucać. Ale wydaje mi się, że uda się jakoś. Jeżeli to Marcin wycytuje, domyślam się, który Marcin, bo on nie patrzy teraz na aukcję. Marcin Jaguszewski tak, napisał. To ja wiem, który. To wtedy myślę, że jakoś dojdziemy do porozumienia. Zrobimy przemyt. Albo my tak. Polecimy do ciebie z tymi butelkami. O, no, można tak. Nawet możemy pociągiem pojechać. Żeby nie było śladu węglowego wysokiego. A Marcin pokaże nam ten piękny most, który fotografował. Taki, co jest takie okrągłe odbicie. Mam nadzieję, że to nie jest daleko. O Boże, już zaczynam kminić o podróżę. Mówię, lecz... A w Niemczech są jakieś fajne smaki? Fanty, coli albo coś? Marcin, Joinka, jak tam? Wiem, że Magda zawsze wrzucała jakieś niesamowite batoniki. Ja już przestałam w ogóle obserwować te zdjęcia, bo po prostu aż coś mi się robiło. Tak wrzucała te Oreo i inne jakieś limity. Dobra, ja jestem proxy, ale nie rozumiem, co ty piszesz. Marcin pisze, że jakiś park rododendronów. To jedziemy. Ale ja nie wiem, o czym wy rozmawiacie w ogóle. O atrakcjach. Słuchajcie, 50 zł, a nawet, żebym się nie pomyliła, bo w końcu tylko mam doktorat Politechniki, 45... 50? Kto da więcej? Ja to tak właśnie sobie na lajcie tutaj siedziałam i sami opowiadałam, a jak teraz mi Konrad powiedział, że zostało 50 minut do końca, a nawet dobrze, 50, to w tym momencie się strasznie zestresowałam. Znaczy, bardzo dobra jest ta kolebkowa, nie mam nic naprzeciwko, żeby ją gdzieś uczcić dzisiaj finał orkiestry szklaneczką, jak w coli, ale mimo wszystko już jej próbowaliśmy sporo i chciałabym, żeby też ktoś doznał tego organoleptycznego przeżycia sam też. Bo Konrad zacznie śpiewać z powrotem. Nie, ty obiecywałeś, że ty zaśpiewasz. Ja absolutnie nigdy nie obiecałam nic. Ja słyszałem, że będziesz śpiewać podczas live'a. Nie. Ale to miało być chyba ten wyzwanie, miało być, że 400 tysięcy łapek w górę i Aśka śpiewa, czy coś takiego. Teraz są takie modne. Jakby było 1000 zł za Coca-Colę, to mogę zaśpiewać. Podolankę najlepiej. Mi to chichu, a ja 7 lat śpiewałam w chórze, żeby nie było jako... I teraz nie chcę zaśpiewać charytatywnie, no. Wyobraźcie sobie. Ja nie znam słów. Wysyłałem ci słowo. A zgubiłam tego maila. Jak to modnie nie dzisiaj mówić, gołąb pocztowy zabłądził. Słaba wymówka. Słuchajcie, naprawdę mamy nadzieję, że ktoś tutaj jeszcze zalicytuje. Jak nie, to i tak piękny wynik, bo prawie 500 zł. Mam też taką prośbę, że jeżeli ktoś nie licytuje w naszej aukcji, tylko tutaj nas wspiera, bo lubi sobie posłuchać też, co peplamy, to żeby tego naszego live'a udostępnił, bo aukcja aukcją, ale mimo wszystko, jeżeli wrzucicie jeszcze, coś się dzieje na żywo, to jest szansa, że ktoś się zainteresuje.
Że się wyłączyłem, ale musiałem skasować na YouTubie komentarz, że Jurek sprzedaje Czeczeńcom uran. No, pod twoim filmem? Ale to w ogóle ja już parę razy tego newsa dzisiaj słyszałam. A skąd on go bierze? Nie, to jest jakiś stary mem chyba. Ja to słyszałem już parę lat temu. Osoby odsłuchały nasze wiedźmińskie karaoke. Napisane 20 komentarzy, no, z czego kilka musiałem usunąć. 128 łapek w górę i 20 w dół. Ci, co nie polubili, to pewnie jakiejś innej orientacji politycznej. My tak się w ogóle zastanawialiśmy, bo sobie nie zdajecie sprawy, jak trudno jest w internecie być twórcą, bo wiele osób ma dylematy, czy na przykład zrobić coś, bo na przykład ludzie, którzy są kibicują odmiennemu politycznemu obozowi, mogą uznać to, że im się to nie spodoba i wtedy przestaną im lajkować i tak. No i właśnie my mamy taką sytuację, że za każdym razem, a co roku robimy to, jak już wiecie, piąty raz, odpalamy z aukcją na rzecz WOŚP, to mamy taką falę odlajkowywania naszego fanpage'u i hejtowania i chamskich komentarzy także na priv, więc bywa różnie naprawdę, ale zawsze cieszymy się, bo stwierdzamy, że w takim razie te osoby, które, że tak powiem, odpłynęły od naszej działalności z uwagi właśnie na to, że polityka jest dla nich ważniejsza, no to chyba nawet lepiej, bo jednak fajnie jest mówić do kogoś, kto jest ponad tymi podziałami. No, ale trochę hejtów żeśmy zebrali przez naszą aukcję. Więc jeżeli chcecie pokazać, że jednak stoicie za owsiakiem murem i że ta akcja w ogóle cała zbieraniem pieniędzy przez Jurka Owsiaka jest pozytywna i że ją wspieracie i niezależnie od waszych poglądów, to zapraszam jeszcze do licytacji. Mamy 45 minut na to, żeby jeszcze troszeczkę pieniążków dołożyć także przez naszą aukcję, nasze własne trzy aukcje. Ja teraz jeszcze udostępnię ten live na moim prywatnym ulu. Ale boję się, że on wtedy nie będzie na żywo. Momencik. €459.50. Takie coś mi się tutaj pokazało na stole. A to nie cyknęło chyba. Nie, to suma. Razem, zuzamen, jak mówią. Zuzamen? Za zachodnią granicą. A ja wylicytowałem dzisiaj tą naszywkę limitowaną, na której wam opowiadałem na pierwszym live'ie. Piątek? Nie. Poniedziałek, tak? Kiedy był pierwszy live? Nie pamiętam. Na pierwszym live'ie. Także mam. Jedną z 50. Łatwo nie było, słuchajcie. Ostra była końcówka. Ale mam do kolekcji. Chyba już szóstą albo ósmą rzędu. Słuchajcie, 42 minuty i 45 zł brakuje. Liczymy na was. Jakby tak złotówkę co minutę dokładać, to prawie się wyrobimy.
da się od niej dowiedzieć. Dialog był pełny, trzeba dusz dwóch, a życia bacik nie daje nam duchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Na myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie, niezbyt cnotliwie, niezbyt skromnie. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Zapraszamy do Ipsatii. Dla tych, którzy być może w tej chwili dołączyli, bo udostępniłam nasz live także na moim prywatnym Facebooku, przypominam, że jak co roku wystawiamy na aukcję WOŚP na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, po to, żeby właśnie orkiestrę i całą fundację wesprzeć, wystawiamy specjalne wersje napoju Coca-Cola, które przywozimy z Azji. Do tej pory wystawialiśmy te napoje przez 4 lata. W tym roku jest to nasza piąta, że tak powiem, piąty etap tej naszej zabawy, tego naszego wsparcia dla orkiestry akurat w ten sposób. I mamy dla Was do wylicytowania dwie specjalne Coca-Cola, które przywieźliśmy z prefektury Okinawa w Japonii. To jest taka prefektura, gdzie już jest strefa subtropikalna. Mówi się na to, że to takie japońskie Hawaje trochę. Dlatego na pierwszej Coca-Coli, która ma promować ten region, mamy widoczne wieloryby, które tam przypływają mniej więcej w styczniu, lutym, żeby się dobrać w pary. A także bramę Shureimon, czyli bramę do zamku Shurijo, oraz rybkę buszującą, topikalną rybkę buszującą wśród korelowców. I ta butelka jest aluminiowa z tym specjalnym malowaniem z opisem Special Edition Okinawa. Butelka zakręcana, a w środku cola Coca-Cola Original, czyli Coca-Cola słodka, którą jak najbardziej można wypić. Szczegóły, jeżeli chodzi o przydatność do spożycia, znajdziecie w naszych aukcjach, do których wszędzie, mam nadzieję, że już porzucam linki. Jeżeli komuś jeszcze brakuje linku do aukcji, nie może znaleźć, to niech krzyczy. Na Briwa można tak się zgłosić, dostaniecie wasz specjalny, personalny link do aukcji wtedy. Natomiast druga Coca-Cola to Coca-Cola też w aluminiowej butelce, też z zakrętką, o tej samej zawartości cukru, o tym samym smaku. Przypominamy, że Coca-Cola na całym świecie smakują trochę inaczej z uwagi na lokalną wodę i składniki, i cukier, i tak dalej. Natomiast ta druga Coca-Cola ma malowanie w biało-czerwone pasy, na których widnieją bardzo delikatne takie rzuciki nawiązujące do japońskiego wzornictwa, a dodatkowo z przodu mamy oznakowaną tą Coca-Colę napisem National Japanese Rugby Team i gałązkę z kwitnącej wiśni, gałązkę z trzema kwiatami sakury, która jest logiem właśnie tej drużyny narodowej reprezentacji rugby japońskiej. Mamy taki bajer, że jeżeli cena tych, takie było założenie, że jak cena tych Coca-Coli, każdej z nich przekroczy 200 zł, to dodajemy bonusy. I tak już do Coca-Coli okinawskiej udało się przebić cenę 200 zł. Do niej dołączamy specjalną fantę o smaku sikuasa, takiego owocu, który lokalnego, okinawskiego, który jest trochę przypomina połączenie limetki z mandarynką.
pyka. I to już jest zaklepane. Cieszymy się, że ta aukcja osiągnęła 200 zł. Jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze tutaj o nią walczyć, to walczy już bezpośrednio o ten zestaw. Natomiast Okinawa Rugby, Rugby Team jeszcze nie osiągnęła tej ceny. Jesteśmy blisko, brakuje jeszcze 40 parę złotych. I wtedy, jeżeli przebijecie tą cenę, macie na to jeszcze, patrzę, 36 minut, to dołączymy do niej coś super ekstra specjalnego, limitowaną Coca-Colę, też japońską. Wszystkie one, te butelki są wpisane w japońskich znakach, w alfabecie hiragana, katakana i w znakach kanji, ale informacje o kaloriach i tak dalej są widoczne, więc spoko. No i ta potencjalna bonusowa Coca-Cola, którą chcemy dołączyć do butelki rugby, to Coca-Cola o smaku jabłka, która była jesienią dostępna w Japonii. Chyba już jej nie ma, nawet już w Japonii. Natomiast Konrad mówił na jednym z poprzednich live'ów, że ta Fanta okinawska, Shikuasa, jest bardzo specyficzna, bo ona jest trudno dostępna w ogóle w Japonii. Czyli tak naprawdę... Tak, lodówki, w których też było oznaczone, że jest limitowane. Tak. Lodówki z otworami na monety, czyli Jidohan bajki, czyli automaty. Tak, nazywa się to vending machine. Więc zapraszamy Was do udziału w naszej aukcji. Kto ma konto na Allegro, proszę się szybciutko logować i dorzucić. Cel jest fajny. Coca-Cola na terenie Polski będą wysłane na nasz koszt. Natomiast jeżeli ktoś zajdzie za granicę, to postaramy się jakoś spotkać i przekazać. Ewentualnie spróbujemy wysłać. Chociaż trochę z tymi gazowanymi napojami, to trochę boimy się, żeby to gdzieś samolotem nie leciało, nie utrząsło się. W ogóle jak wieźliśmy je z Japonii, to po prostu... A wieźliśmy je w ogóle przez Tajwan, przez Paryż w ogóle, bo żeśmy też wysiadali we Francji, mieliśmy dzienną przesiadkę, czy taką na nockę, więc były pozawijane, pozabezpieczane, my się też nie baliśmy, żeby dotarły. Udało się, nie porysowały się, nie pogniatały się. Polecamy zalicytować, bo one są specyficzne. Napoje można wypić, Coca-Cola metalowe, te aluminiowe butelki można postawić jako durnostojki na regale, ponieważ są dosyć specyficzne. Zapraszamy do licytacji, bo bardzo nam zależy, żeby obie były w komplecie. Jest też opcja, żeby wszystkie cztery były w komplecie. Tak. Doszczędzamy na wysyłce. Całe 9 zł. To co, kończymy tego live'a? Nie, jeszcze chwilę poczekamy. Bo ja tu nie widzę chętnych do licytowania. No. Jeszcze 5 minut. Do śpiewania też nie ma chętnych. Czekamy do wpół do. Tu. Zapraszamy do licytacji ostatnie pół godziny.
ostatnie pół godziny. My powoli będziemy kończyli, bo też musimy tutaj no niestety posprzątać, a jutro... Wy nie widzicie, co się tutaj dzieje po drugiej stronie ekranu, nie widzicie, co się dzieje. Tak, no i przez profesjonalne światło, które wali po oczach, bardziej niż to kuchenne. W każdym razie powoli będziemy już kończyć, bo zostało mi 1% tutaj baterii. A rzeczywiście myślę, że już chyba kto miał z tych naszych obecnych tutaj gości na live'ie zalicytować, ten zalicytował. Damy wam... Damy wam jeszcze chwilę, macie jeszcze pół godziny do tego, żeby ewentualnie się w spokoju namyśleć, popatrzeć, jak tam wasze inne aukcje. No nasza się kończy. W zeszłym roku nasza aukcja jeszcze się ściągnęła parę dni po finale i wtedy rzeczywiście dobiła mocno, ale w tym roku zależało na tym, żeby to właśnie na dzień finału ustalić ten koniec, więc... Liczymy na to, że jeszcze jesteście w świątecznym nastroju i że się namyślicie. Przypominam jeszcze raz, Fanta Sikuasa razem z Coca-Colą Okinawską już jest w zestawie i wędruje do tych naszych tutaj licytantów, którzy przybili 200 zł na 202,50 w tym momencie jest cena, tak? Jeszcze sobie składę. To ty pikasz? No nie weź, bo ja już normalnie się cieszyłam, że nie rób mi tego, bo mi serce staje. Dobra, słuchajcie, podskoczyła trochę cena, 159. Jeszcze odrobinę brakuje. Jeszcze naprawdę niewiele, więc... No jeszcze pół godziny brakuje. Brakuje pół godziny, tak. Mi właśnie padła bateria w laptopie, więc nie będę już zaglądać, więc Konrad... Gdzież wszystkie live'y się nie wywaliły właśnie. Dlaczego mi padła bateria? Dlatego, że może niektórzy widzieli moje ogłoszenie, że poszukuję zasilacza do laptopa z starym gniazdem, bo kotek mi go przegryzł. Całe szczęście, że go nie rypnął prąd. Więc teraz jestem skazana na pożyczki od Konrada. I to jest winowajca. Ten mi przegryzł. Przywitaj się. No właśnie. To jest ten kotek, który nie był w telewizji kręcioła dzisiaj, ale ma szansę tutaj u nas się pokazać. Zresztą już tyłek wypinał na poprzednim live'ie. No co tam powiesz? Przywitaj się. Dzień dobry. Wieczór. Coś by zjadł. Kolację chyba by zjadł. Może zabierz te kole, zanim nie zrzuci na ziemię. Dobrze, chodź tutaj. Nie. On by chciał wypić te kole. Więc słuchajcie. Dobra, okej, wróciło mi tutaj. To ogłaszam... Zwycięstwo. Połowiczne. Czekaj chwilę, czy ja dobrze patrzę? A, dobra. Coca-Cola Okinawa plus Fanta Sikuasa 202,50. Coca-Cola Sakura Rugby 159,50 groszy. No słuchajcie, kurde, już na 15 osób licytuję. Słuchajcie, jeszcze 30 zł i 50 groszy. Wysłuchajcie to, bo to normalnie jedno piwo kraftowe tak naprawdę w knajpie. Więc wysłuchajcie to i wtedy będziemy bardzo szczęśliwi, że możemy wam wysłać razem z kolą też tą jabłkową smakówkę. No i nasze spotkanie 102,50. Razem ile to jest? Masz jakiś ten, miałeś tutaj ten... Okej, niech wyjmę kalkulator. Kalkulator mówi 464 zł, 54 zł, 50 groszy. Słuchajcie, prawie pół tysiaka, więc jest nieźle. Dziękujemy wam za to, że braliście udział w naszej zabawie ze skutkiem bardzo pozytywnym, bo pomagamy dzieciakom
kolejna partia sprzętu będzie zakupiona. I ten nasz drobny wkład w te... Słyszałam, że już chyba ile? 8 milionów z Allegro idzie? No sprawdźmy. No na pewno gdzieś się chwalą. Że te nasze pół tysiaczka tutaj się też doliczy. 9 920 677. No to jeszcze macie szansę podbijać i żeby do tych 10 doszło. Czekamy na wasze oferty. Cały WOŚP na koniec dnia dzisiaj. To pewnie Kręcioła się właśnie tym chwali. 101 403 630. Nieźle. No właśnie, bo ja jeszcze tutaj muszę zerknąć na aukcje, w których ja licytuję przedmioty. Przypominamy, że dużo japońszczyzny było dostępnych na aukcjach WOŚP, bo były ozdoby Kanzasi od Kingi z Wisteria Gardens. Były publikacje książki i magazyn Tori od wydawnictwa Kirin, więc trochę różnych... Ty już świętujesz? Czemu ja nic nie mam? Wszyscy tu licytują napoje, ty sobie popijasz, zresztą moje białe winko, a ja tu nic nie dostałam. No moment. Poproszę tutaj, żebyśmy mogli uczcić. 25 minut, słuchajcie, 25 minut. Może w przyszłym roku będziemy bardziej znanym podcastem. Mam nadzieję, że pomożecie nam wypromować. O, dziękuję. Mam nadzieję, że pomożecie nam wypromować ten nasz podcast o Japonii troszeczkę. I wtedy, jak wystawimy za rok już kolejną aukcję, to będą licytowały w niej setki licytantów. Zdrowie. I za orkiestrę. Dzięki, że byliście z nami, dzięki, że w ogóle czytacie naszego bloga, dzięki, że słuchacie naszych audycji, dzięki, że jesteście tu dzisiaj z nami i w ogóle dzięki za wasze wsparcie dla różnych naszych inicjatyw. Bo jakby ktoś się zastanawia, co trzeba zrobić, żeby mieć głos radiowy, to trzeba palić dużo papierosów i pić dużo alkoholu. Biorąc pod uwagę, że my w ogóle nie palimy papierosów. Więc nie picie na antenie, nie obowiązuje podcasterów. Nie na kantenie, na live'ie. Sok jabłkowy. Tak jest. Dzięki, że jesteście z nami. My już was powoli opuszczamy, chyba że jeszcze ktoś zdecyduje w ciągu minuty. Opuszczamy was, bo też chciałabym popatrzeć na aukcje, w których ja właśnie licytuję, bo tu ktoś mi książki przelicytował już. I super, bo naprawdę udało nam się zebrać prawie 500 zł dzięki waszej pomocy. Mamy cichą nadzieję, że jeszcze przez te 20 parę minut dolicytujecie jeszcze tą Coca-Colę jabłkową, tak żebyśmy mieli to poczucie, że spełniliśmy plan w 100%. Zrealizowaliśmy plan. Jak normalnie Birkut, to mniejsza z tym. Dobra, i dziękujemy wam za wspólną zabawę. Oczywiście część aukcji tych WOŚP-owych będzie funkcjonowało jeszcze do końca miesiąca. Nasza kończy się za kilkanaście, za 20 parę minut. Dziękujemy za to, że uczestniczyliście w naszych trzech live'ach. Dziękujemy za komentarze, dziękujemy za łapki w górę pod filmikiem Grosza Daj Owsiakowi. Jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to serdecznie was prosimy o te łapki w górę, żeby pokazać, że robimy dobrą robotę i żebyście dali nam wsparcie. No i co? Ja myślę, że spokojnie możemy was zaprosić za rok, bo no... Ciężko byłoby nam się rozstać z tak dobrze zaczętą tradycją, którą już kontynuujemy tyle czasu, więc do zobaczenia za rok. Pewnie jesteście ciekawi, ale my tak samo jesteśmy ciekawi, co uda nam się przywieźć w naszym plecaku, bo nigdy nie podróżujemy z walizkami, co w tym plecaku się znajdzie metalowego i limitowanego na przyszły rok.
możecie też nam podpowiadać, co, o czym marzycie. To będziemy szukali wtedy specjalnie tego bajeru. Dzięki, siema! Dozo. I podcast o Okinawie ukaże się niebawem. Mamy plan, żeby nagrać go jutro, ale nie wiemy, czy wypali. Dzieciaki japońskie dziękują. Arigato gozaimashita. Dzieci chorych wrót świat ten dzisiaj ma, ale my niegodziwości tępimy do cna. Dzieci to jest skarb, więc nie łapmy srok, wyposażyć szpitale musimy w ten rok. Potrzeb tyle jest i tak mały czas, więc grajmy do końca. I jeszcze raz. Grosza daj owsiakowi, bo owsiak ogarnia, bo owsiak ogarnia jak nikt. Grosza daj owsiakowi, bo owsiak ogarnia. Już miliard monet jest i nie skąpi nikt. To ćwierć wieku pracy, nasz polski hit. U steru Jurek nasz znów pełne żagle ma, to siła serc wielka, ten statek tak gna. Choć obrywał sam i zwąpił w dobro raz, to już się nie podda, to astu to czas. Oto moja pieśń, to nasz bohater jest, on już jest legendą, nalejcie mu więc. Grosza daj owsiakowi, bo owsiak ogarnia, bo owsiak ogarnia jak nikt. Grosza daj owsiakowi, bo owsiak ogarnia.
grosza daj owsiakowi, bo owsiak ogarnia, bo owsiak ogarnia jak nikt. Grosza daj owsiakowi, bo owsiak ogarnia. Grosza daj owsiakowi, sakiewką potrząśni, sakiewką potrząśni. Grosza daj owsiakowi, sakiewką potrząśni. No i tak.